Siemanko, jestem Halvon i zapraszam was na kolejny odcinek z serii od Bizona do Lekcjona. W dzisiejszym odcinku pokażę wam co, gdzie będę siał. Tak, powinnam sobie, miałem zostać na sierpniu i zasiać rzepak, ale tak sobie pomyślałem, że nie mam stołu do rzepaku i prawdopodobnie na razie go nie kupię, bo nie mam za co, a nie chcę brać kredytu więcej, żeby kupić stół do rzepaku, bo będę brał przecież kredyt na ciągi. Tutaj będę prawdopodobnie, będę siał na ziemniaki na tym polu. Jeszcze siano sadzono, nie? Myślę, że takie małe pole mamy jeszcze ten. I to będzie ostatnie pole ziemniaków na tej serii, gdyż już od ziemniaków będę odchodził powoli. Będę wchodził rzepak, także sprzedamy to. Te dwie maszyny prawdopodobnie już są sprzedane. Tak myślę, żeby też sprzedać prasę w przyszłości i zakupić bylarkę. Tutaj zostanie tak jak jest trawa. Na razie jeszcze. Tutaj jest soja, którą dzisiaj sobie skosimy, to tu będzie pszenica, chyba tak mi się wydaje, że dwie pszenice zasieję. Miałem wziąć teraz już na jesień, jak to się nazywa, dzierżawę, ale jeszcze nie mam pieniędzy na to, żeby to wziąć, bo to kosztuje 5000. I tutaj mam też soję, będziemy dzisiaj kosić, przejdziemy na to, zaczniemy od tego pola dzisiaj i też będzie pszenica posiana. Tu wjedzie na wiosnę soja, już sobie stalżowałem to pole, też poza odcinkami. Nie, wróć, sorry, tutaj wjedzie też chyba albo owiec, albo jęczmień. Albo zrobimy tak, nie, zrobimy tak, że tutaj posiejemy na wiosnę soję i tutaj też wjedzie soja. No właśnie, tu miał być rzepak, tylko że nie mamy stołu do rzepaku i prawdopodobnie też nie uda mi się zbierać pieniędzy, żeby go zakupić. Dobra, to tak, jedziemy. To tak, co zrobiłem poza odcinkami, no to pozbierałem sobie wszystkie kostki z tego pola. Wszystkie kostki siana też pozbieram. Czekajcie, wejdziemy, wezmę tylko to, przestawię sobie. O, jeszcze poleciała. Ustawię sobie tylko tą drabinę. Kurde, macie tą drabinę, to wieczny problem jest. No taka jakoś ustawię, żeby mógł tylko wejść na górę i żeby wam pokazać. Tu sobie tu mam kostki słomy. Słomy, co ja pletę, siana znaczy. Po kolei. Układałem sobie. Tu nie mamy jeszcze tych. O, może pierwsze co zrobimy, to sobie dzisiaj powiedziałem, może po te. Czekajcie, podepnę ten. Julek, do chałupy lecisz. Chodź, tam nakarmimy jeszcze tego doga, nie? Czekajcie, bo nie wiem. Dobra, coś go nie można nakarmić, coś się nie. O, jest, nakarmione. Dobra, niech sobie je. Dobra, to tak. Podpięte wszystko. Ja podpięte, wsiadamy sobie do trabanta. Czekaj, czy odpali. Zapali. Dobra, światło odpalamy. Powoli wyjeżdżamy sobie, żeby psa nie przetrącić. Widzicie, mam 523. Złoto na koncie, to tak myślę, że wystarczy mi na dwie kury, bo nie, więcej nie będę kupował, tylko kupię dwie kury. Żeby już zaczęły jajka produkować. Dobra, ustawiłem sobie tą skrzynkę, to o, zapniemy ją sobie. Wynijmy do handlarza zwierząt. Przywieziemy sobie zwierzęta i wtedy pojedziemy sobie kosić soję. Dzisiaj będzie taki krótki prawdopodobnie odcinek, bo skosimy tylko całą soję. Jeżeli się uda na odcinek, to całą skosić. Będę, może nie musimy dać na drogę wyjeżdżać, tym co przejdziemy. No jak nie będę go gasił, bo nie ma potrzeby, tylko kupię te. Albo zgaszę go jednak, bo tak chodzi, ten trawon głośno, że to normalnie masakra jest. A, będę chciał odmalować Masaya Fergusona i naprawić go, bo jest na 0% i jest porażka. Dobra, weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie jedną kurę, jedną kaczkę. $6 zapłaciłem za jedną. Dobra, mamy tak. Stawiamy to z powrotem tutaj.
Pasy trzeba pozapinać, bo nam wypadną w chlorę. Jechać tam, kurwa, zamknij rej. Do chałupy jedziesz. Już miała co żreć zaraz. I od razu sobie nakarmimy też, bo... Dobra, tu zgaszę na razie, schowam sobie poza odcinkiem Trabanta. Nie będę już was zanudzał na odcinku. Dobra. Przenieść do hodowli. Przenieść do hodowli. Dobra, są kaczuszka, jest kaczuszka, kura też jest i jeszcze sobie, tak jak mówię, nakarmimy je. A tutaj wracam na swoje miejsce, o. Dobra, idziemy sobie, nakarmimy jeszcze je. Tylko czekajcie, bo nie wiem, gdzie tam tu jest. Ta pszenica miała pójść na sprzedaż, ale zostawię ją chyba do tego, do karmienia kurczaków, bo nie będę o czym karmić kurczaków po prostu, nie? Czekajcie sobie, o, muszę zapisać, nie zapiszę. I sprawdzę sobie, ile potrzebują, ile wymagają tego. 348 na rok. Aha, dobra, to czyli to... Czyli całe takie wiadro starczy im na cały rok, niby. Ja wiem, że nie starczy na cały rok, ponieważ... przewinę czas i będą zaraz te małe, nie? Dobra, 30 mamy tutaj podpinane pod przyczepę. Jedziemy sobie, zaprowadzimy sobie tą 30 pierwsze. Czekajcie, ściszę trochę dźwięki, żeby było lepiej słychać, bo... Na 10 ustawię dźwięki pojazdów, może będzie... O, już jest o wiele lepiej. Podejrzewam, że soi tutaj zbyt dużo nie da, no ale... Niech da, ile da. Bizonem zaczniemy od tej strony. Ciągnie zaprowadzę na drugą stronę, tam postawię na tym. Na poprzeczniaku. A bizona postawię, z bizonem zacznę z tej strony kosić. Będę jeździł dookoła i będę tam sypał, nie? Już myślę, jak będziemy w następnym sezonie, że kupię nowy traktor, bo prawdopodobnie już kredyt dostanę wtedy. Będę chciał, tak jak mówię, posprzedaję te wszystkie małe maszyny do tego traktorka, znaczy do tego, do... No, talerzówkę będę chciał kupić ten. Talerzówkę i tak dalej, tak dalej. Kurde, mogłem sobie wziąć i rzucić rower, by było nam szybciej. Rowerem. Dobra, widzimy się, że będę jechał bizonem.
Dobra, jesteśmy już po krótkim cięciu. Ja już siedzę w bizonie, jadę sobie na tamto pole. Wymusimy tamto pole. I zobaczymy, co jeszcze w dzisiejszym odcinku się zrobi, nie? Jeżeli się uda i zdążę, bo mam 10 minut odcinka, to myślę, że uda nam się zdążyć. I uda nam się, znaczy uda nam się i zdążę, to może jeszcze widzieć, spróbujemy jechać tutaj. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Czekajcie, muszę sprawdzić, jak rozłożyć się szkarnia. Zapomniałem, że tym. Dawno nie grałem na tym. Na kombajnie się szkarnią, nie? Dobra. Dobra, i zaczynamy żniwa soi. Zobaczymy po pierwszym przejeździe, ile wykosimy. Zrobię sobie tutaj dwa poprzeczniaki, tak myślę, że będzie idealnie. Jak zrobię dwa poprzeczniaki, to będzie idealnie, tak wydaje mi się wydaje. Jeszcze do tyłu bardziej. No. To chyba jest najlepsza ziemia, jak mi się wydaje, na całej mapie, na tym polu. Więc tu powinno 100 ton nakosić, powinienem tej soli. Tylko tak myślę, czy nie lepiej będzie ten, no, od razu pojechać ją sprzedać, bo nie mam tak naprawdę gdzie jej przetrzymywać tej soi, bo tam jest pszenica. Chociaż czekajcie, mógłbym zrobić tak, żeby zostawić ją na tym, wiecie na czym, na przyczepach, co nie? Czekajcie, sprawdzę sobie kiedy ten, kiedy soja jest właśnie na jej, no, największą cenę, o tak powiem, nie? Sorgo, owiec, soja. No właśnie, w czerwcu. Czekajcie, w czerwcu, tak? To ona mogłaby stać się na przyczepa przecież, nie potrzebuje tego. No tak, zrobimy, zostawimy, nie będziemy jej sprzedawać, zostawię ją, nie? Na pewno na następnym odcinku, jak się ukaże, to będę już na minusie. Ciężko ma tutaj. A zapomniałem, że mam wyłączony ten, bo jak opryski robiłem soi, to wyłączyłem gniatanie. Dobra, teraz powinien być ok. Jak już się ten kupi, weźmie się w dzierżawę, to pole, to na razie nie będę tego łączył. Wezmę prawdopodobnie w dzierżawę, czekajcie, jeszcze bardziej ściszę dźwięki, bo tak ten bizon ryczy, że to normalnie
O, teraz powinno być ok. Wezmę to, tak myślę, że na 3 sezony wziąć to dzierżawę. Napiszcie w komentarzu, jak wy myślicie. Na ile bierzemy dzierżawę? Tak myślę, że właśnie, że na 3 sezony, po 3 sezonach to musiałbym ją wykupić. Czyli za 3 sezony, o, już sarnina poleciała, już będziemy mieli mięso, nie? Już poszła przez cenę. Jak to się nazywa, wracając do tej dzierżawy? No, że w każdego ostatniego, na przykład tego nie miesiąca, tylko roku przed wykupieniem dzierżawy, po 2 sezonach na przykład wzięcie dzierżawy, będę musiał ją zbierać pieniądze, nawet wziąć kredyt, żeby ją wykupić, co nie? Na własność już. Myślę, że tak będzie lepiej. I będzie to w miarę oddawało trochę realizmu. I dla mnie, ja będę miał trudniej, jeżeli chodzi o ten, o granie. O, już tonę nakosiliśmy, to niedużo, powiem wam. Myślałem, że tu będzie lepiej sypało. Czyli prawdopodobnie z tego pola to może zbiornik się uzbiera. Dobra, ja nie będę was zanudzał, widzimy się, jak już wykoszę to pole, co nie? To powiem wam, ile dokładnie nakosiłem. Dobra, jesteśmy po cięciu. Tak, no, wyszło całości, czekajcie, włączę tylko sobie ten header. Wyszło całości, nakosiłem 1952 litry, prawie 2 tony wyszło. Czyli cały zbiornik od Bizona. Dobra, czekajcie, wysiądziemy sobie. Rurę sobie rozłożymy, niech się rozłoży. Czyli tak mi się wydaje, że na takie poletkę, które ma, zaraz wam dokładnie powiem, ile mniej więcej ono ma powierzchnia pola, 24 ary, to wydaje mi się, że jest w miarę ok. Wysypiemy sobie tutaj, nie będziemy musieć na tamto pole, bo to nie ma sensu. I tam to pole pojedziemy z pustym zbiornikiem, żeby zacząć od nowa. Znaczy od nowa, w sensie takim, że no, no żeby na pusto zacząć kosić, co nie? To też obidziemy może cały ten. Dobra, czekajcie, jeszcze raz sobie wyjdziemy. Kurdek. O. Dobra, czekajcie, ja sobie odpalę 30. Zapnę sobie na follow me. Jak ja bym sobie pomocnika zatrudnię, żeby przejechał ten. Żeby jechał za mną. Dobra, niech sobie jedzie za mną. Chodź. Tędy nie będziemy szosą jechać, tylko tędy polem skoczymy. Ciekawe, co wymyśli ten pomocnik. Czekajcie, zobaczmy, co bym się poradził sobie, to git. Wjeżdżamy na drogę, oczywiście to trzeba ten... światła. Nic tam nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. Zaczniemy tutaj od dołu.
Wjeżdżamy w drugi kawałek o... miał być owsa soi. Ja, on ma chyba pół hektara. Już dobrze nie pamiętam. Ja będę chciał tutaj przynieść, to powiem wam wtedy dokładnie ile on ma. Dobra, czekajcie sobie za ten. Zatrzymałem pracownika, niech nie jeździ za mną. Zobaczymy, ile tutaj będzie z jednego objazdu całego dookoła. Ile zrobimy. Wtedy mniej więcej będzie można policzyć, ile się ten. No ile się nakosi z tego pola, co nie? Tam prawie 2000 litrów wyszło. No to tak z 5000 może zarobię na tej soi, nie? Dobra, ja was dalej nie będę zanudzał. Widzimy się już, jak skończę to kosić, to powiem wam ile całość z ogóle otrzymałam soi. Ja bym coś chciał wam dopowiedzieć, to najwyżej... No, jak się nazywa, to najwyżej dopowiem jeszcze. A tak to widzimy się prawdopodobnie już po zakończonych żniwach sojowych. Dobra, jadę już ostatni przejazd. Także nakosiłem też tutaj jeden niecały nadzbiór, wyjdzie nawet mniej niż na tamtym polu, bo wyjdzie tylko, że 1700 coś, nawet może nie no, 1700 będzie, nie? Czyli nakosiłem jakieś 3700 stoi z tych dwóch kawałków. Myślę, że to nie jest takie, jak to się nazywa, nie jest źle i nie jest też wspaniale, co nie? Zważając na to, że nie było wapna, co nie? I chyba to wydaje mi się, że jest w miarę okej, nie? Czekajcie, bo wygasiłem, kurwa, bizona niepotrzebnie. Miałem włączyć tylko header. Dobra, rura niech się otwiera, my idziemy potem po czapka. To mamy na koszanę tego pola 1952 i to już jest połowa przyczepy, nie? 50%. I tutaj 1700 będzie, nie? Zaraz wam powiem, ile jest całości. I to chyba zostaje na tej przyczepie, zaprowadzimy to jeszcze tylko ten. Dobra, czekajcie, z jakąś miniaturkę strzelę taką, o. Myślę, że będzie ok. Dobra, zaprowadzimy jeszcze sobie ten. Tą soję na... No, miałem iść do garażu. Gdzieś do domu schowamy ją. Prawdopodobnie się będziemy widzieli na październiku, co nie? Wiecie? Sobie otworzę wrota. W 30 ter by się przydał już remont, bo kopci jak wściekło. Kupiłbym też nową przyczepę, by się przydała, bo na razie wydaje mi się, że to będzie za mało na nową przyczepę. Dobra, także dzięki za oglądanie. Podobało się, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję i komentarz. Napisz soja, przypnę ci serduszko. Hej, trzymajcie się, do następnego.